bo możesz się zacząć zsuwać na takiej duchowej równi pochyłej, której dno jest piekło. Bo diabeł przychodzi w delikatnych okolicznościach. No spróbuj raz. No nie otrujesz się, no. I zaczniesz, jak w tym przysłowie, od rzemyczka do koniczka. Od kropeleczki, od szklaneczki, w dowolnej dziedzinie. Diabeł przychodzi do ciebie z propozycją i będzie cię atakował w najsłabszym punkcie twojego muru obronnego. Masz najsłabszą rzeczywistość twojej osobowości, taką skłonność, taką delikatność, gdzie cię najłatwiej skusić, zaproponować, osłabić. I tam cię diabeł uderzy po raz pierwszy, a później po raz drugi, a po raz trzeci. Doprowadzi takiego duchowego rezonansu, zajmie twoją wyobraźnię. Przekonasz się do swojego grzechu, staniesz się jego znawcą, specjalistą i obrońcą. I wtedy diabeł od ciebie odstąpi, bo po cóż? On kusi tylko niewinnych i niezdecydowanych, a ci zaprzedani już do niego należą. Jeśli nie będzie łaski nadzwyczajnej, modlitwy środowiska najbliższych, które ciebie kochają, jeśli nie spotkasz męczenników, którzy za ciebie oddadzą życie, to się możesz zatracić. Można by zapytać w tej parafii, co robią dziś u siebie nieobecni w domu. Niektórzy chorują, niektórzy mają zmianę w pracy, niektórzy to i tamto, a inni, a innym się nie chce. Mają lepsze zajęcie, serial obejrzą, poleżą, wypiją, zajmą się niemyślnością, bezmyślność. To jest też sposób istnienia. Zajmą się swoimi cennymi i drobnymi śmieciami, które im wystarczą w miejsce Pana Boga. Sprawdzam. Gdyby tak zaprzyjście do kościoła dawać po 10 euro, ile by przyszło obecnych? Było? No, po 10 euro to by się przyszło. A po 5 euro? A to też. Jest marna cena, dla której się wysilisz i inni się wysilą. Jest wielki dar od Boga, po który się nie schylisz. Bo to trudne, męczące, nie pochwalą, nie zapłacą, nie zauważą. Jakoś to tak jest. Niedowiarstwo wierzących jest ich trądem. Czasami ci niedowiarcy, ci niedowiarkowie w wierze, czasami już nie mają żywej wiary. I wielu takich się potępiło. Ale Pan Bóg ciebie kocha. To przemawia do ciebie w okolicznościach życia. Przywołuje cię przez doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne. I będzie cię organizował tak życie, abyś jednak się opamiętał, zastanowił i wrócił do Niego. Jeśli byś modlił się tylko o pomyślność, to Pan Bóg ci tego nie da. Bo pomyślność by cię wykończyła. Zginąłbyś w tym błogim, marnym życiu doczesnym. Dlatego Pan Bóg organizuje ci krzyż, sens, wspomożenie, daje ci prawdę i zaprasza cię w bój, abyś i ty, trafiając się Boga, dorobił się heroizmu własnego, byś kiedyś w niebie mógł być z siebie dumny, jak sportowiec, który wybiegał medal złoty po latach trudu i treningu. Tak i ty, po latach trudu i treningu, masz być herosem u Pana Boga, który się trudził nad wiernością Jemu, nad miłością bliźniego, nad zachowaniem wierności Panu Bogu w wszystkich twoich obowiązkach stanu.
Nie może się poświęcić idei jakiejś gospodarczej, politycznej, społecznej czy innej, która by ci przysłoniła Pana Boga. Cokolwiek przysłania ci Pana Boga jest bożkiem i śmieciem, a przysłania to, co ma większe znaczenie. To, co jest nieodzowne i nie może poczekać. To, bez czego się nie możesz obyć. Bożek przysłaniający ci Pana Boga, to są bardzo eleganckie grzechy, zainteresowania lub inne ułomności, którym możesz podpadać. Dlatego Pan Bóg będzie ci organizował tak życie, byś się na mnie potępił. Stąd twoje życie to łaska. To jest również łaska trudna i zobowiązująca. W tej łasce masz dopisać twój własny wysiłek. Tutaj przychodzi ci na pomoc twoja Matka Najświętsza, która jako niesfornym dzieckiem zajmuje się tobą, uprasza ci łaski, przynosi ci Chrystusa, Jego moc, aby w twoim życiu działy się rzeczy nowe, dobre, piękne. Gdy przykazanie mówi, będziesz miła bliźniego swego jak siebie samego, to jest Stary Testament, to Pan Jezus podniósł poprzeczkę i powiedział apostołom tak: miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. No to jest żądanie ponad ludzkie siły. No jak można kochać miłością Boga, skoro człowiek nawet i marnie kocha miłością własną? Ale jest to do wykonania. Od zesłania Ducha Świętego, który jest miłością niestworzoną, bo trzecia osoba Trójcy Świętej to jest miłość niestworzona, to jest miłość Ojca i Syna, która jest osobą boską. Od tego zesłania, gdy ta miłość niestworzona, Duch Święty stąpiła na ciebie w pierzmowaniu, gdy już możesz go mieć w sobie, to ty jesteś dla siebie i dla innych jak źródło, bo masz tę miłość niestworzoną w sobie dla siebie i dla innych. Pójdziesz do studni, tej dawnego typu, możesz ukręcić wody, ile zechcesz. Tamtej wody nie brakuje, ona jest, 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 bo studnia zawsze daje wodę. I ty, mając Ducha Świętego, możesz go mieć się, tobie on nie wyczerpie, bo możesz mocą Jego kochać, kochać tak, jak Jezus zalecił, miłujcie się, jak ja was umiłowałem, czyli miarą bezmierną. Taka jest wspólnota z Panem Bogiem. Taka jest spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością, w której o życie Boga w tobie chodzi, o twoje istnienie z Bogiem w dawanej tobie wieczności. Dlatego gdziekolwiek jesteś, czymkolwiek się zajmujesz, nie trać z oczu tego, po co żyjesz, aby życia swojego nie rozdyrwonił na byle co. Życie trudne, ale przyjęte z zaufaniem, jak ukochanemu Panu Bogu można ufać. I wytrwale przeżyte, to jest życie błogosławione. Pan Bóg za takie życie bardzo płaci. Nie dlatego, że sprawiedliwie żyłeś albo jakoś w inny sposób, bo człowiek ma tendencję, by wyrąbać sprawiedliwość ziemską. Na ziemi sprawiedliwości nie ma. Nie ma sprawiedliwości. Jeżeli sędziowie biorą łapówki za wyroki, to już nie jest nasz kraj. To my jesteśmy tylko tutaj na tym obszarze zdezorganizowanym, topniejącym narodem. I w tym wszystkim ty masz, cokolwiek to jest, ty masz uratować relację, więź z Panem Bogiem. Później masz uratować relację, więź z najbliższymi, aby i oni dorobili się Boga. Więc tak wychowujesz dzieci, by twoje dzieci były mądre, święte, wytrwałe, heroiczne, by nie popełniły twoich błędów, by poszło krok dalej, o stopień dalej w miłości. Tak się trzeba troszczyć człowieka. Ma
Masz pielęgnować Boga w drugim człowieku, aby ten drugi człowiek nie pozbywał się Pana Boga, żyjąc duchem tego świata, bo duch tego świata jest duchem szatańskim. Świat trawiony jest jedną z najcięższych chorób naszych czasów. Ta choroba to życie, jakby Bóg nie istniał. Im bardziej oddalisz się od Stwórcy, tym bardziej stajesz się człowiekiem dzikim, obojętnym. Tym bardziej stajesz się prześladowcą siebie samego. Tym bardziej jesteś niepodobny do siebie samego, bo ty jako grzesznik to nie ty. Ty to święty. I Pan patrzy na ciebie jak na świętego, ale ponieważ nie widzi w tobie świętości, to chce cię uświęcić. Abyś ty się uświęcił. Święty to jest jakość. To nie zdobycz ilościowa. To nie wyniesienie, to nie nominacja, to nie awans. To jakość. Zjednanie się z Panem Bogiem i tego, że On cię będzie przenikał. Zjednoczysz się z Nim. To zjednoczenie z Panem Bogiem nie jest wymieszaniem, lecz jest scaleniem. Tak trzymasz się na przykład za rękę z drugim człowiekiem. I rozumiesz się z Nim. I z Nim jedno chcesz. Bo no, takie momenty bywają w życiu niektórych ludzi. To z Panem Bogiem tak ma być przez całą wieczność. Wtedy będzie jak zatriumfujesz, a teraz bądź jednego ducha, jedna myśli z Panem Bogiem. Ucz się Boga. Ćwicz się w tym wszystkim, co jest procesem wstępnego oczyszczenia, później zjednoczenia olśniewającego ciebie. To tylko Bóg w odpowiedzi na twoje wyciągnięte ręce ku Niemu może cię wydobyć z twojego bagna, z twojej zapaści. Dlaczego trzeba byś z jak największą pokorą przyznawał się do twojego zniewolenia duchem i dobrami tego świata i ufnie prosił Matkę Najświętszą, żeby ona sama kształtowała w tobie postawę coraz większego oderwania twoich myśli od działań na sposób ludzki, od zabiegania o ludzką akceptację, o oderwanie od wygód czy komfortu. Mieszkaj po ludzku. Niech ci służy i winda, i samochód. Niech ci to wszystko służy, co ci Pan Bóg daje. Ale nie fascynuj się tym, w czym żyjesz i czego używasz. Twoja myśl godna jest tylko Boga. I każda twoja myśl należy się Bogu. Cały świat nie jest wart jednej twojej myśli. Widzisz, jaki masz dystans do przebycia, jakościowy dystans? Widzisz, a takiś porządny, a taki zasłużony, a przecież chwalą cię i wynagradzają. No i co z tego? Taki do nieba nie pójdziesz. A dlaczego? Bo Pan Bóg jest bezbrzeżny. A ty to przy Nim to kto? A ty przy Nim z siebie to jesteś niczym. Ale istniejesz, nie jako byle kto. Jeżeli Pan Bóg stał się człowiekiem w Jezusie, to popatrz, kto jest uczestnikiem ludzkiej natury, to mimo, że ty jako sam z siebie jesteś nikim, to jednak jesteś kimś niezwykłym. Ciało nie mają aniołowie, a są potężniejszymi duchami od ludzi. Tajemnica stworzenia ciebie i przeznaczenia do świętości jest takim olśnieniem, że poznając tajemnicę swego człowieczeństwa i Boga, będziesz poznawał przez całą wieczność i będziesz się zdumiewał, że też się tak Panu Bogu udało. No a ty, jak pozwolisz Panu Bogu na więcej, najlepiej na wszystko, to weźmiesz wszystko. Twoje wszystko to Pan Bóg w tobie i dla ciebie. Dlatego korzystając z dóbr, nie pozwól, by one zaprzątnęły twój umysł i cię ukradły. Oglądam kiedyś taki obraz na ścianie. Chatynka. Wszystko tam. Takie bardzo skromne, jak to w dawnych czasach. Uchylone drzwi, jakiś tam ogródeczek, roślinki. I skojarzyło mi się to z bezpieczeństwem. Tam nie dało się czegoś ukraść.
Nie dało się czegoś zniszczyć. Tam wszystko było na poziomie takim ledwo wystarczającym, ale wystarczającym. Popatrz sobie na posiadłości współczesne, ogrodzone czasem podwójnym płotem. Jeszcze dla kamuflażu jakaś roślinność, żeby pałacu nie było widać. Aby bramę otworzą, to też będziesz widział roślinność, ponieważ dróżka prowadzona do pasu jest kręta, aby nigdy nie podejrzał. A jeszcze jest ochrona osobista, a czasami żywa, wynajęta. I alarmy, i wściekłe psy, i kraty, i ubezpieczenia. Bezpieczeństwa tam nie ma. Jak to powiedział pewien człowiek, w jego mieście są mury takie, w tych posiadłościach, ja mówię, to są mury, żeby odgrodzić, żeby się bogaci mogli odgrodzić od biednych faktycznie. Są te mury zaokrąglone, aby nie były łatwe do uchwycenia i do przeskoczenia. Wszystko jest przemyślane, celowe. Gdy człowiek ma za dużo, to jest obciążony, bo musi myśleć o swoich interesach, pilnować. Musi strażników wynająć, księgowych, adwokatów. A kto ich upilnuje? No. Czasem adwokat rodzinny bierze pieniądze z tej drugiej kieszeni też. Przeciwnik się z nim dogadał. Jak to kiedyś adwokat przedstawił, przeczytał niby umowę od wspólnika, ale adwokat jej nie przeczytał. I ten drugi zaufał adwokatowi, a umowa była niekorzystna. I stało się, już się nie odwróci. Co z takim adwokatem? Uważaj, gdzie jesteś. Marnuj czas na modlitwę. Oczywiście obowiązki stanu muszą być wykonane. Musi być praca zawodowa wykonana, mieszkanie posprzątane. Dzieciom trzeba bajkę opowiedzieć, nie dospać, nie dojeść. Pamiętaj o żonie i mężu. Dlatego młodość ma nadmiar energii. Abyś tam nie dojadł, nie dospał i nie wykończył się. Masz wykonać obowiązki stanu i modlić, i się modlić. Adoracja jest szczytem wiary. Bo w adoracji ty nie masz nic do gadania. Cóż Pan Bóg może mieć do powiedzenia? Ty przy Nim jesteś. Ot tak, w zdumieniu, fascynacji, kiedy wobec takiego Boga niech myśl zastygnie, bo ona nic nie wniesie. Wobec takiego Boga wypada być milczącym i wdzięcznym. Nie trać z pamięci tylko, że to jest On. I to już jest wszystko. To jest wszystko. To taki skarb nieodpakowany. Wiara więc twoja jest też i cierpliwym czekaniem na ratunek od Boga. I gdy Pan Bóg udziela łaski, zobaczenia samego siebie w prawdzie, to powinien sobie powiedzieć: Panie, widzę, że jako człowiek duchowo martwy cuchnę swą nędzą duchową, ale wierzę, że Matka Najświętsza, przez którą Ty pragniesz pokazywać na swoje miłosierdzie, w sposób szczególny pochyla się nade mną i za mnie prosi. Ty mnie kochasz, dziękuję Ci, że za mnie, człowieka doświadczającego tak głęboko duchowej martwoty, modlisz się i we mnie, i za mnie. Żyjesz i chcesz wchodzić w moją codzienność, bym już nie ja żył, ale żył we mnie Chrystus, którego Ty mi przynosisz. Tak można mówić do Matki Najświętszej, która jest Twoją matką. A jak matka, to rodzicielka. A jak Matka Boża i Matka Ludzi, o, to szczególna to Matka, jedyna Matka. Pośród wszystkich stworzeń, jakie się dokonały w dziele stworzenia Pana Boga, Pan Bóg Maryję czynił tak wzniosłym stworzeniem,
że już bardziej stworzenie nie mogło być wypełnione i stworzone pięknie, niż stało się to w Maryi. Matka Boża wyczerpała formułę stworzenia w swej szczytowości. No skoro jest Matką Boga, to inaczej być nie może. Dlatego jest o czym myśleć, jest o czym marzyć, jest podstawa do tego, by nie upaść i nie ustąpić. A w ostatnich 2,5 latach była próba wiary, to była próba wiary, no i próba rozumu, no i próba roztropności, no i próba, czy dać się postraszyć, użyć, zużyć, zadysponować te tabletki, które będą proponować z tą jodyną. To jest tylko sport dla Polaków w Polsce. Nie bądź głupi. Takim rządzącym się nie ufa. Jodyne jodę, które możesz w aptece kupić sam. A trucizny od bandytów się nie bierze. Pilnuj dzieci w szkole. Nie pozwól się zastraszać, że to jest warunek pracy albo wejścia do instytucji, gdzie mają ci posłużyć na przykład zdrowotnie, bo za to wszystko już dawno temu zapłaciłeś. Pewnej przygodni nie chciano przyjąć pacjenta, bo maseczki nie założył. Bo szprycy nie przyjął. Wezwał policję. Wypowiedział kilka formuł, a był prawnikiem. I wszystko posiadał na tyłkach. I osiągnął swój cel. Nie bój się. Prawda jest logiczna. Musisz się upomnieć o siebie. Niech cię byle kto nie zaśmieca. Niech nikt nie próbuje być ci panem twojego życia. Twoim panem jest Pan. Najgorzej, jak przysłowiowy parkingowy lub odźwierny próbuje być dyrektorem. Robi ważną minę. Może kogoś sponiewierać. W sprawach swoich gadaj z Bogiem. Układaj się z ludźmi podobnymi sobie. Troszcz się o środowisko wiary. Gdzie są potrzebne małe środowiska wiary. Bo rodziny są małe, jest mnóstwo samotnych, oszpeconych ludzi grzechami cudzymi i własnymi. Dlatego potrzebujesz jakiejś przynależności, jakaś grupa modlitewna, grupa wspomagająca innych. Cośkolwiek, niech was tam łączy Bóg, niech będzie tam dla ciebie również miejsce, byś żył w mocy Boga dla swojego zbawienia. Trzeba mądrze siebie pielęgnować, mądrze siebie wybudować. Ty masz wybudować siebie, bo ty teraz budujesz siebie i to w wymiarze takim, że to ci pozostanie na całą wieczność. To nie może być byle co. Ty możesz się poukładać ze światem dla akceptacji. A po co ci akceptacja świata? A co świat jest ci daje? No wszystko pracujesz. Łaskę to daje Pan Bóg. Niech ci ludzie łaski nie robią. Bądź grzeczny, uprzejmy, łagodny, bo ludzie są strasznie słabi i potrzebują twojej dobroci, jak chleba. To wszystko się zgadza. Ale kto przychodzi do ciebie z pozycji funkcjonariusza, który chce tobą zadysponować, to wara. Nie z tobą, nie na ten temat. Musisz się umieć też wypowiedzieć i obronić, ale bądź mądry i przewiduj. Bóg będzie zawsze po twojej stronie, gdy ty będziesz po stronie Pana Boga. Módlmy się. Błagamy Cię, Boże, o ratunek dla świata, o zatrzymanie ludobójczych programów, ateizacji, zniszczenia rodzin i życia ludzkiego. Ciebie, Boże, prosimy. Uratuj
Polskę od dalszej ateizacji, wynarodowienia i pozbawienia świadomości prawdy. Ciebie, Boże, prosimy. Daj Chryste, świętych pasterzy i świętych rodziców. Ciebie, Boże, prosimy. Chryste, odbuduj młode pokolenie zniszczone w okresie psychopandemii. Ciebie, Boże, prosimy. Boże, daj wieczne zbawienie zmarłemu Edwardowi. Ciebie, Boże, prosimy. Chryste, niech łaska Twoja zstąpi na małżeństwa skłócone, osłabione i rozwiedzione. Ciebie, Boże, prosimy. Daj nam, Chryste, rządy prawe i sprawiedliwe ustawodawstwo. Ciebie, Boże, prosimy. Daj, Boże, chleb nędzarzom, daj im prawdę o zbawieniu i poszanowaniu. Ciebie, Boże, prosimy. Chryste, daj nam Twoją moc i mądrość, abyśmy byli wiernymi łasce Twojej własnemu powołaniu. Ciebie, Boże, prosimy. Boże, Najżojcze, wyjdź łaskawy na naszą posługę i przyjmij dary, które Ci składamy. Pomnóż naszą miłość ku Tobie przez Chrystusa, Pana naszego. Aby wszyscy ludzie pociągnięci
Nauczyciela, z radością czerpali ze źródłem zbawienia. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołają. Święty, święty, święty Pan zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, byś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Andrzejem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obda swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem z uczcią wspominamy najpierw pełną chwałę Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Bezogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przebożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha uczynią doskonałą i miłą sobie by się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce. Podniósł oczy ku niebu do Ciebie Boga, swego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce. Ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć swoją.
Twojej słudze rozluty Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanego do Ciebie darów, ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąć dary swego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył Najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy, przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, o Edwardzie, o tych, którzy przed nami doszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości, pokoju również nam, Twoim grzesznym sługom ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie. Daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Lucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wierz w nas na poprzedzenie, ale jest nas sławą do swego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu pełni nadziei i oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjęliśmy sakrament Twojej miłości. Pokornie Cię prosimy, abyśmy na ziemi upodobnili się do Chrystusa i mogli uczestniczyć w Jego chwale w niebie, który żyje i króluje na wieki wieków. No jeszcze teraz po tej przy będzie nabożeństwo do Chrystusa Króla i adoracja od 21. Kto może, niech zostanie. Chociażby na trochę. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Z Cię w pokoju Chrystusa. Pomóż nas, Panie, czynną miłość bliźniego,
we wszystkich przejawach współżycia z ludźmi głęboki szacunek dla ich dusz nieśmiertelnych. Rozbudź w nas, Panie. Najgłębszą istotą nieprzemijającą jednością w świętym katolickim Kościele Twoim połącz nas, Panie. Narodowi naszemu, który był i jest przedłużem chrześcijaństwa, jego tarczą obronną, jakby stać się mógł mocą zwycięską i czołowym kupcem walczącym o ideały Chrystusowe, ukaż, o Panie. Wodzów i apostołów odrodzenia duchowego, tych, którzy Polskę, a z nią inne narody, sprowadzą do serca Twego, powołaj, o Panie. Sprawiedliwy, bo na Twoim świętym prawie oparty, wolny od krzywdy i wyzysku ustrój społeczny, prowadzić nam pomóż, o Panie. Miłość Ojczyzny, szlachetną, czynną, ofiarną, rozpal w nas, Panie. Naród nasz ku jedności i zgodzie, nakłoń, o Panie. Niezłomną wolę ku poznawaniu naszych wad narodowych i skutecznemu ich zwalczaniu daj nam, o Panie. Postępowaniu naszemu, tak osobistemu, jak i zbiorowemu, aby mu stale towarzyszyły roztropność, wytrwałość, sprawiedliwość i miłość, błogosław, o Panie. Życie nasze umysłowe, kulturalne, obyczajowe, duchem Twoim natchnij, o Panie. Wszystkie dziedziny życia narodu spod obcych, a wrogich prawu Twemu wpływów wyzwól, o Panie. Państwo nasze do życia, do wielkiego czynu wskrześ i otaczaj zawsze opieką Twą, o Panie. Katolickie prawodawstwo i dobre rządy na całym świecie utwierdzaj, o Panie. Ducha Twojego ład, pokój i męstwo we wszystkich narodach i po wszystkie czasy umacniaj, o Panie. Błagamy Cię, Ojcze, uczyń nas dziećmi Twymi. Rozpłomień w sercach naszych ogień Twojej miłości, racz wysłuchać karnych prośb, które zanosimy do Ciebie w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, za przyczyną Jego Najświętszej Matki Królowej Polski. Amen. W każdej potrzebie niech spieszę do Ciebie z pokorą, mówiąc: o Jezu, Ty pomóż mi we wszystkich moich zwątpieniach, kłopotach i pokusach. O Jezu, dopomóż mi. W godzinach samotności, utrudzenia i cierpienia. O Jezu, dopomóż mi. W opuszczeniu, niepowodzeniach i smutkach moich. O Jezu, dopomóż mi. W słabości, zniecierpliwieniu i zgryzotach sumienia. O Jezu, dopomóż mi. W chorobie, zapomnieniu i samotności mojej. O Jezu, dopomóż mi. Gdy inni porzucają mnie, jedynie Twojego, jedynie Twoja łaska, dopomóż mi, Boże. O Jezu, dopomóż mi, aby się w pilnie wystrzegał nie tylko grzechu, ale i okazji wszelkiej do grzechu. O Jezu, dopomóż. Abym Cię zawsze gorąco kochał i Tobie służył. O Jezu, dopomóż. Abym w Twojej łasce szczęśliwie umarł i z Tobą w niebie mógł się radować. O Jezu, dopomóż. W Jego obecności, trwając na modlitwie i czuwaniu.